Dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj wtorek, to jest dzisiaj 6 dzień września. Mamy dzisiaj, kochani, Międzynarodowy Dzień Walki z Prokrastynacją. Mam nadzieję, że wiecie, co to jest prokrastynacja. To jest, kochani, ociąganie się. To jest, kochani, odwlekanie tego, co powinniśmy zrobić. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Walki z tym. Czyli co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Nie pojutrze, żebyś miał 2 dni wolnego. Nie, kochani, zróbmy to dzisiaj. To będzie, mam nadzieję, dobry dzień. Zróbmy go takim. Czołóweczka. Jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, bardzo was serdecznie witam, przepraszam znowu za łyczek przepysznej kawy. Wiem, zadacie sobie pytanie, jak to jest możliwe, że on dzisiaj pije tę samą kawę, co wczoraj. Okay, dlatego, że odcinek wczorajszy nagrywałem jakieś 5 minut temu. Więc to jest ciągle ta sama kawa, nie bójcie się, w tym tygodniu ona mi nie wystygnie. Mimo, że możliwe, że będzie piątek, to będzie ciągle ta sama ciepła, cudowna, ekstra kofeinowa kawunia. Kochani, mamy dzisiaj Dzień Świętych, Dzień Ludzi bardzo blisko Pana Boga będących. Posłuchajcie proszę zdania naszej polskiej Alicji Lęczewskiej. Następujące zdanie. Jeżeli rozmawiasz ze mną, tak Pan Bóg mówi, a przychodzi do Ciebie człowiek, to przerwij rozmowę i ciesz się, że możesz mu okazać moją w Tobie obecność. Kochani, bardzo ważne i bardzo piękne zdanie. Pan Bóg, zobaczcie, ustępuje miejsca człowiekowi. Mówi, że jeżeli byś się modlił, jeżeli jesteś ze mną w bliskości, a nagle przyjdzie ktoś, kto Cię potrzebuje. Nie ktoś, kto po prostu chce zmarnować Twój czas, tak? Tylko przyjdzie ktoś, kto do czegoś Cię potrzebuje. Staje przed Tobą człowiek. To mówi, przerwij, Pan Bóg mówi, przerwij rozmowę ze mną, a pokaż Jemu moją obecność w Tobie. Czyli jakby pokaż Mu, że ja jestem w całym Twoim sercu, w Twoim zauważeniu. Kochani, to jest takie stare, że tak powiem, sprawdzenie, kto ma prawdziwą modlitwę, kto nie, jakby jaki diabeł przychodzi do człowieka, albo jaki anioł, albo raczej czy to jest diabeł, czy anioł. Otóż oni, kochani, mówili, że jeżeli się modlisz i nagle ukazuje Ci się w ogóle anioł na tej modlitwie, jesteś taki cały po prostu podniecony, że masz jakieś objawienie, nie? I puka współbrat do drzwi, bo mówi, że bardzo potrzebuje pomocy w posprzątaniu kibla i ten anioł Ci mówi, że no ale teraz przecież do Ciebie tu będę mówił. To jeżeli Ty nie przerywasz i nie idziesz pomóc temu bratu, to znaczy, że ten anioł to nie jest anioł, tylko to jest szatan, który się za anioła przebrał. Dlatego, że anioł by Ci natychmiast powiedział, idź mu pomóż. Kochani, to oczywiście nie jest taka żadna zachęta do tego, że mamy w takim razie rezygnować z całego, nie wiem, bycia z Panem Bogiem, z modlitwy, no bo zawsze jest coś do roboty z ludźmi, nie? To nie, to chodzi, kochani, chodzi o to, że Pan Bóg nie jest jakby, nie jest, jak to powiedzieć, nie jest konkurencją dla człowieka. To nie jest tak, że Pan Bóg chce zająć miejsce ludzi w naszym życiu. Nie, Pan Bóg chce nas uruchomić do kochania ludzi. Kochani, modlitwa jest bardzo potrzebna. Ja Wam sam tłukę przecież od tylu już lat, od tylu miesięcy, bo to tę książkę napisałem, jak się modlić, żebyśmy, kochani, uczyli się bliskości z Bogiem, ale ona nie może być zastępnikiem naszego bycia z ludźmi. Ona wręcz ma nas pchać do bycia z ludźmi, nie? Kochani, bardzo ładnie to mówi święty Jan w swoim liście, że nie możesz, jeżeli nie kochasz człowieka, którego widzisz, to nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz. Ten człowiek, który nieustannie się modli, który jest zawsze blisko Pana Boga, tak mu się przynajmniej wydaje, ciągle jest w modlitwie, a po prostu nienawidzi ludzi, w sensie gardzi nimi, olewa ich, nie pomaga, zajmuje się tylko sobą, ale zawsze jest pobożny w modlitwie w kościele, kochani, jego pobożność jest fałszywa. Nie ma nic wspólnego z prawdziwą pobożnością. Kochani, człowiek będący blisko Boga natychmiast jest pchany do ludzi. Nawet, nie wiem, zakonnicy kontemplacyjni, którzy się, można powiedzieć, cały czas modlą, oni się ciągle modlą za ludzi. To nie jest tak, że oni tylko się modlą, żeby mieć radość ze spotkania z Bogiem. Oni są ciągle pchani do tego, żeby ofiarowywać to ludziom. Kochani, ważna prawda. Warto o niej pomyśleć, bo ona trochę weryfikuje prawdziwą i fałszywą pobożność. Moi drodzy, moi kochani, mam nadzieję, że Wam tutaj różne te przeszkadzajki dookoła nie przeszkadzają, w sensie czasem latające samoloty, tam jakiś gościu z jakąś wodą coś robi, tam coś, jakieś dzieci krzyczą, tu coś się dzieje, ja piję kawę i tak dalej. Takie życie. Spotykamy się w życiu normalnym, a bardzo mi się to miejsce podoba. To jest taki fajny dek u tych moich przyjaciół. Mają taki fajny tarasik, gdzie można rano wypić kawkę w ogóle, jeżeli jest ciepło, bo w Chicago zawsze jest zimno. Ale akurat jest lato, więc jest ciepło. Rozgadałem się. Tyle chyba na dzisiaj, kochani. Życzę Wam najpiękniejszego dnia. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do zobaczenia już jutro. Z Bogiem. Pa, pa!